Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Ronald Reagan powiedział, że socjalizm może być tylko w dwóch miejscach. W niebie i w piekle. W niebie powiedział, że w sumie to jest niepotrzebny, a w piekle to już od dawna jest. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No i właśnie socjalizm w piekle tam już dawno jest. No i to jest to, co się stało w Ameryce. Lewacy w Ameryce przez ostatnie 60 lat doprowadzili do tego, że młodzież nienawidzi Ameryki. Że młodzież nienawidzi Ameryki, że młodzież nie docenia tego, co Ameryka zrobiła dla wielu pokoleń. Lewactwo doprowadziło do tego, że czarni nienawidzą Ameryki. Lewactwo doprowadziło do tego, że biali nienawidzą Ameryki. Lewactwo doprowadziło do tego, że połowa socjalistów nienawidzi drugiej połowy niesocjalistów. I to jest straszne. To jest straszne, że ludzie, którzy zawsze krzyczeli i będą krzyczeć o tolerancji, oni są najmniej tolerancyjni. Oni jakby mogli, no to by po prostu zakazali wolności słowa, zakazaliby wolności wypowiedzi, zakazaliby posiadania własnego zdania. Ich linia polityczna jest taka, że po prostu trzeba zniszczyć, wyrzucić, przestać się kolegować, opuścić. No to jest straszne, no bo w zasadzie demokracja, no to na czym polega demokracja? No demokracja to polega na bazarze myśli, tak? Na wolnym rynku myśli, na ścieraniu się poglądów, na zrozumieniu tego, co druga strona ma do powiedzenia. A socjalizm, no niestety, to jest linia partyjna i po linii komunistycznej partyjnej trzeba zrobić. On doprowadza to do tego, że po prostu prędzej czy później dochodzi do fizycznego zniszczenia przeciwnika. No, milenialsi, czyli ci tysiąclatkowie, czyli młodzież urodzona, ludzie urodzeni od 1981 roku, czyli ten, kiedy był stan wojenny w Polsce, do 1996 roku, czyli powiedzmy tak 18 i 16 lat, do 35 lat teraz można powiedzieć, przekrój taki 35 lat pomiędzy najmłodszymi i najstarszymi. No, dzisiaj najstarsi no to mają 22, 19, no to powiedzmy tam po 40. No ale to oni zostali wykształceni, wyedukowani w tej nienawiści do Ameryki, ale jeszcze coś gorszego to jest. Gorszego to jest to, że to nauczyciele. Że to nauczyciele, czyli budżetówka. Czyli budżetówka, która uczy w miastach, w miasteczkach. Oni są utrzymywani z pieniędzy podatników. Podatnicy w Ameryce opłacają szkolnictwo. Te wszystkie szkoły w tych miastach, no to są utrzymywane z podatków katastralnych, czyli procent, 1,5-2% wartości rynkowej domu, mieszkania, no to idzie na miasto. No i z tego idą pieniądze na policję, idzie na szkolnictwo, na drogi, na śmieci i tak dalej, i tak dalej. Także budżetówka, no to żyje z budżetu. I ta budżetówka przestała przez ostatnie 50 lat, przestała uczyć historii, przestała uczyć geografii, fizyki, matematyki. Jedyne, co uczą, no to tylko wszystkie te idiotyzmy marksistowskie o równości, o wojnie, o walce klas. W Ameryce jest nieustanna walka klas. Biden wychodzi i mówi, że wy tylko głosujcie na socjalistów, a wszystko, nic nie będzie was kosztowało, będą płacili bogaci. No to co to jest, jak nie walka klas, tak? Rozrzuca tą kiełbasę zarobioną cudzymi pieniędzmi, ale dziwna sprawa jest to, że czego nauczają? No
nauczają o wszelakich, o wszelakiej maści innych, tak? Także, że całe społeczeństwo musi zgadzać się, powiedzmy, z tymi różnicami czy preferencjami seksualnymi. Całe społeczeństwo musi się zgadzać z grupami mniejszościowymi, etnicznymi. Kiedyś Ameryka, no to był taki melting pot, czyli to taki bigos, to wszystko się tam mieszało i to wszyscy jakoś byli wychowywani w szacunku dla flagi amerykańskiej, dla hymnu, dla historii. Teraz historia jest pokazywana, że Ameryka to jest jedno wielkie niewolnictwo, że historia się zaczęła, kiedy pierwszych niewolników przywieźli. No dlaczego historia się nie zaczęła wtedy, kiedy z pięciu tam Polaków, smolarzy, którzy robili smołę, przyjechali do Virginii, do Jamestown. No później tam się buntowali o pieniądze, ale dlaczego wtedy nie było historii, tak? Wszystko jest jako niewolnicy. No ci smolarze, no to też przyjechali, mieli kontrakt podpisany, musieli odpracować tam ileś kilka czy kilkanaście lat. Wszyscy w XVI, XVII, XVIII wieku przyjeżdżali, to się zadłużali, powiedzmy. No oczywiście czarnych, no to łapali czarni w środku czarnej Afryki. Później brązowi przewozili je na wybrzeże i dopiero tam biali kupowali od brązowych czarnych niewolników złapanych przez czarnych. No to tak, także to była historia. No, porównując, no można znaleźć jakieś podobieństwo do chłopa pańszczyźnianego, który też miał przegrane. No ale wracając do tych milenialsów, wracając do tych tysiąclatków, no to jest to, że ta największa grupa, która będzie głosowała i która głosuje, no ma wbite w głowę, że po prostu Ameryka nie może być policjantem świata. Ameryka nie może być policjantem świata, no tyle tylko, że nienormalni ludzie się nie zastanawiają, że jeżeli Ameryka nie będzie policjantem świata, no to będzie Rosja policjantem świata, albo Chiny będą policjantem świata. Także, że ten izolacja, ta izolacjonizm, to nie jest najlepsze podejście. No, młodzież, ci poniżej 40 lat, oni ciągle tam słyszeli o Iraku, Afganistanie, tego rodzaju rzeczy. No i ciągle i pompowali im, że to jest w zasadzie olej, to wszystko jest przez olej, tam nic nie ma swobody. Chodzi wszystko tylko o olej. No i młoda ta generacja, no to ma paranoję, ma jakąś taką paranoję, dlaczego Ameryka jest zaangażowana tu, czy dlaczego jest Ameryka zaangażowana tam. No i ten koszt braku aktywności, no to jest nieprawdopodobny. No, Biden wyprowadził te 3000 żołnierzy z Afganistanu. No i w zasadzie Biden podpisał karę śmierci dla Ukrainy, bo w tym momencie, kiedy Afganistan upadł, no i to 3-4 tysiące Amerykanów się wycofało, 300-400 tysięcy Afgańczyków, którzy rządowych Afgańczyków po prostu zostało odrzuconych od władzy, no i to wszystko zostało przejęte przez Taliban. Dużo z tych 300-400 tysięcy ludzi zabito, no o tym się nie mówi, no ale to już później pokazało Bidenowi i Xi Jinpingowi, że Ameryka po prostu nie ma jaj. Do tego jeszcze doszło prezydentura Bidena, który podpisał rozkaz prezydencki na zamknięcie rurociągów, gdzie straciło pracę 11 tysięcy bezpośrednio, 50-60 tysięcy pośrednio. No i cała ta
cała ta, cały świat nas obserwuje. Ci tysiąclatkowie nie uczyli się, jak to było wszystko to skomplikowane z Irakiem, z Afganistanem. No mało kto, nawet i Polacy nie rozumieją. Ciągle mówią, że to tam chodziło o ten olej, a prawda jest taka, że Organizacja Narodów Zjednoczonych robiła te rezolucje 300, 400, 500, nic tam się nie działo. Irak zaatakował Kuwejt, także to była wojna w Kuwejcie. Także to było wyzwolenie. No młodzi tego nie rozumieją i nie chcą zrozumieć. No i dla tych tysiąclatków każda interwencja amerykańska, no to jest po prostu imperializm. To jest jeden imperializm, pomimo że Organizacja Narodów Zjednoczonych to sponsorowała. Ten Taliban zabraniał chodzić dziewczynkom do szkół. To też przecież nie tylko jest Ameryka. No ale oni są nauczeni do tego, że nienawidzą jakiegokolwiek zaangażowania, no i dużo, dużo bardziej są przeciwko jakakolwiek inna generacja. No co, oni przez całe swoje życie, ci lewacy, to im dietę pompowali taką, jaka była rola Ameryki. No nawet 11 września, no to była straszna tragedia, no ale bardzo dużo lewaków mówiło, że to się Ameryce należy. To dużo, dużo bezpośrednio słyszałem z ust lewaków, że Ameryce to się należało. No i że Ameryka się wtrąca na Bliski Wschód. No ale jak tak się popatrzy, no to prawda jest taka, że Syria, Erytrea, Libia, no to wszystko tam, gdzie Ameryka pomaga pieniężnie, finansowo czy organizacyjnie, no to jest jedna wielka sprawa. W Chinach tak samo przecież jest jeden wielki zamordyzm, jedna wielka partia. No komuniści amerykańscy, oni sobie myślą, że byliby w stanie zrobić czy kontrolować to tak jak w Chinach. No tyle tylko, że zapominają, że w Chinach, no to tam komuniści w latach 60. wybili ładnych kilkanaście milionów ludzi i tam jest jedna jedyna partia. W Ameryce to się nie będą. Ci, którzy głosują na Obamę, to na Obamę czy na Bidena, to nie będą tak ciężko pracowali jak Ruscy za miskę ryżu. Także ten socjalizm w piekle, no to faktycznie jest, a w niebie nie jest potrzebny. Co się dzieje na Ukrainie, no to może zmusić tych dużo młodych Amerykanów, żeby zaczęli no, troszeczkę inaczej myśleć niż przeciwko interwencji. No to jest, no oni myślą teraz tak, jak była w czasie II wojny światowej. Jakby Japończycy nie napadli na Pearl Harbor na Hawajach, no to Ameryka by nie wstąpiła. No są teorie spiskowe, że Ameryka specjalnie odpuściła sobie Hawaje, żeby ta wojna nastąpiła. No nic nie wskazuje na to, że tysiąclatkowie jakoś się ockną. Tragiczna i taki przypuszczalnie możliwe do uniknięcia ta tragedia na Ukrainie, no to to wśród starszych pokoleń, no starsze pokolenie, te normalne pokolenie, no to normalnie myśli, no trzeba to jakoś uporządkować, ale młodzi mówią zamknąć się, nie reagować, nic nie robić, nie działać. No ale co to było? To tak jak i w Libii było, czy w Syrii, no to z Kaddafim, no to były straszne rzeczy. Obama no żałuje, myśli, że to była jego największa pomyłka z Kaddafim, ale młodzi Amerykanie, no to nie myślą. Myślą po prostu, że to było
zrobione właśnie w ten sposób. W Syrii no to też, w Syrii było te uleganie, tam, tam Rosja też była zaangażowana, no to też, też wszyscy młodzi uważają, że to, że tam było dużo odpuszczone rządowi Syrii i Rosjanom, no to oni to uznają za sprawę pozytywną. Tysiąclatkowie kompletnie nie patrzą, jaka to jest dewastacja, jakie to jest zniszczenie, jakie to są konsekwencje z tego, że Ameryka się wycofuje z tych rzeczy. No Putin to widzi, Putin właśnie to zrobił i dlatego wszedł na Ukrainę, no bo wiedział, że Ameryka nic nie zrobi. No ja myślę, że Putin zrobił to dokładnie. Było to zagrane jak w orkiestrze z Xi Jinpingiem, no bo Xi Jinping chciał, żeby Ukraina padła w 3 dni. Putin chciał, żeby kolaboranci ukraińscy założyli rząd. Putin chciał, żeby Putin, żeby Zełenski uciekł z Ukrainy. No i wtedy po tym, jak Ameryka i Europa by odsapnęła, że nie ma trzeciej wojny światowej, no to Xi Jinping by zrobił ten sam numer na Tajwanie. No, dlaczego tak mówię? No dlatego, że Putin i Xi Jinping spotkali się tam w okolicach, czy w czasie Olimpiady Zimowej. Putin miał zakazane przez Chińczyków atakować w czasie Olimpiady, dlatego to było 28 lutego. Chiny spotkały się z Koreą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to jest nieprawdopodobne, Młodzi nie widzą zagadnień światowych. Ten brak nauczania, zrozumienia politycznego, historii, geografii i tak dalej, no to jednak to jest ślepota. To jest ślepota na to co się stało w Afganistanie. Brak kompletny zrozumienia. Pokolenie, które wychowało się w sumie w takiej atmosferze no, relatywnej wolności, w czasach dobrobytu, w czasach można powiedzieć porządku światowego, no to jest obudzenie, to jest takie szybkie obudzenie, no powinno pokazać też ta nienawiść tych tysiąclatków do ropy naftowej, do gazu. Ich zauroczenie tą energią odnawialną, ich zauroczenie tego brakiem ingerencji amerykańskiej, no to wszystko powinno obudzić. Te ambicje chińskie i ambicje amerykańskie, rosyjskie, no to jednak są na tyle niebezpieczne, że Ameryka jednak musi powstać, wstać, zacząć być normalna. No. I to się wszystko stanie już niedługo. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szaleczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No głosujcie na normalnych. Widzicie, co się dzieje. Ameryka pada. Ameryka pada na naszych oczach. Mamy inflację jak w Wenezueli. Mamy sytuację, kiedy wszyscy po prostu napadają na te krzywe drzewo, jak ta koza. Nic nie potrafimy zrobić z Ukrainą. Europa nie potrafi nic zrobić z Ukrainą. Rusy robią, co chcą. No ale to jest tylko dlatego, że 60 lat wpajania idiotyzmów w umysły amerykańskich dzieci, młodzieży, no doprowadziło do tego, że właśnie ci nienormalni ludzie po prostu są w rządzie, no i pozwalają na to, co pozwalają.
przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, widzicie sytuację na Ukrainie, widzicie sytuację na stacjach benzynowych, widzicie sytuację na waszych kontach, w sklepach i tak dalej. Nie głosujcie na socjalistów. Zdrowia dla normalnych.